rozmawiam z panem Krzysztofem Frankowskim, specjalistą do spraw sprzedaży firmy Estella. Panie Krzysztofie, chciałam zapytać, z jaką ofertą państwo przyjechaliście na targi Eurogastro? Nasza firma akurat zajmuje się profesjonalnym wyposażaniem hoteli. To są takie produkty jak łóżka hotelowe, materace, kołdry, poduszki, ręczniki, pościel, tym podobne rzeczy. Jest to oferta głównie skierowana dla hoteli. Czy na targach Eurogastro znajdują państwo zainteresowanie wśród odwiedzających waszymi produktami? No, mimo tego, że Eurogastro są to targi nie typowo stricte hotelowe, czyli nie zajmujące się naszą branżą, ale z roku na rok jest to zainteresowanie również naszą branżą, także zawsze ci odbiorcy znajdują się. A panie Krzysztofie, wiem, że jesteście na tych targach nie pierwszy raz. Czy nie uważa pan, że w dobie internetu, możliwości jakie daje sieć, targi troszeczkę schodzą na drugi plan i ta odwiedzalność może już nie być tak duża z roku na rok, jak miało to miejsce w latach poprzednich? Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o dobę internetu, no to na pewno coraz szersza rzesza ludzi szuka produktów, powiedzmy, kierowanych dla nich w internecie, aczkolwiek myślę, że każdy woli jednak przyjść, dotknąć, zobaczyć, z czym ma do czynienia, no bo jednak przez internet tych rzeczy nie możemy zobaczyć, tak? Państwa produkty są bardzo wysokiej jakości. Czy polski odbiorca docenia fakt, że ma do czynienia z produktem najwyższej klasy? Myślę, że tak. W dobie, powiedzmy, ostatnich lat jednak klienci robią się coraz bardziej wymagający, szukają produktów z klasy premium, także coraz bardziej wyższe wymagania są stawiane, także myślę, że akurat trafiamy w tą grupę ludzi.